Apostoł Paweł jest przedstawiany na wielu wyobrażeniach jako osoba trzymająca broń, konkretnie opierająca się na mieczu. I ktoś może powiedzieć, zapytać, przecież apostoł Paweł nie był żołnierzem. Nie czytamy nigdzie o tym, żeby posługiwał się bronią. Najczęściej jest przedstawiany jako niewysoki mężczyzna ze spiczastą bródką, lekko łysiejący, w przeciwieństwie do Piotra. Piotr ma krzaczastą brodę, rozmierzwione, bujne włosy. Dlaczego Paweł tak jest przedstawiany? Paweł w jednym z listów, konkretnie w liście do Rzymian, napisał o władzy i użył obrazu broni. Napisał o tym, jak chrześcijanie powinni ustosunkować się do władzy i te słowa były na różne sposoby interpretowane, bo to temat trudny do dnia dzisiejszego. Czytam z listu do Rzymian. Władza jest sługą Boga dla twojego dobra. Jeśli jednak czynisz zło, bój się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest przecież sługą Boga wymierzającym karę temu, kto popełnia zło. Dlatego należy się podporządkować nie tylko z powodu gniewu, lecz także ze względu na sumienie. Apostoł Paweł napisał w swoim liście, że władza sprawuje mandat powierzony jej przez Boga i z tego mandatu będzie rozliczona. Relacja chrześcijaństwa do władzy to temat drażliwy, temat, który w żadnym czasie nie był łatwy. Dlatego, że czasami zdarza się, że władza zamiast używać miecza, zamiast używać tych narzędzi, które ma do porządkowania życia społecznego, używa ich do tego, żeby przymuszać ludzi do swojego punktu widzenia. Zamiast używać narzędzi po to, żeby porządkować życie, miażdży wszystkich, którzy się sprzeciwiają. Taka władza zajmuje miejsce Boga i takiej władzy trzeba się przeciwstawić. Innym razem zdarza się, że to kościoły są tak zafascynowane władzą, że chciałyby sięgnąć po miecz, żeby przymusić wszystkich do wiary w taki sposób, jaki uznają, do wyznawania wiary w Boga w taki sposób, jak chcą. W tej sprawie trzeba dużo mądrości. Trzeba wiedzieć, jak trafić w sedno czasów, w których się żyje. Trzeba rozpoznać, czy należy władzy się przeciwstawić, powiedzieć stanowcze nie, że przekracza swoje uprawnienia, czy też pomimo tego, że nie zawsze nakazy, dekrety, prawa się nam podobają, to zastosować się do nich, dlatego że są po to, żeby kształtować świat, w którym żyjemy, państwo, w którym żyjemy. To jest podobnie jak z wieloma innymi prawdami wiary, że nie wystarczy powtórzyć je za poprzednimi pokoleniami, dokładnie w takiej formie, w jakiej zostały wypowiedziane. Trzeba znaleźć dla nich język i formę dla dzisiejszego czasu, dla dzisiejszego momentu, w którym żyjemy. Muszą wybrzmieć w dzisiejszym świecie. Krótko mówiąc, trzeba trafić w sedno, tu i teraz, w obecnym czasie.